Ajajaj, dopiero co wam mówiłem, że chcę wystartować w niedzielę w zawodach cross country w Ziębicach. Niestety jest to już nieaktualne, bo zawody zostały odwołane. Szkoda, bo spora ekipa chciała tam wystartować, porywalizować. Powód podobno jest taki, że murawa, na której zawsze jest parking, parkują tam zawodnicy, obsługa, kibice, ze względu na opady deszczu jest podmokły, no i samochody, busy, które będą tam jeździć, rozjeżdżą to boisko, a wiadomo, Polska na piłce nożnej stoi, sport narodowy, no i niestety, nie wiem kto nie zgodził się na to, żeby te samochody tam na to boisko wjechały. Szkoda wielka, bo dużo też jest terenów, ale nie wiem, czy to są tereny prywatne, na których nie można zaparkować samochodu dookoła toru. Bardzo dużo pól w każdą stronę. No nie wiem, czy ten parking to jest problem nie do przejścia. Niemniej jednak nie mi to wnikać, nie jest to moja sprawa. Ze względów organizacyjnych nie mam pojęcia, jak to wygląda, więc nie będę tego podważał ani na ten temat dyskutował. Jedno jest pewne, zawodów w Ziębicach w niedzielę nie będzie. Filmik na pewno wam tego nie odzwierciedli, ale tu jest bardzo ciekawy podjazd, tu jest sporo kamieni zakrytych liśćmi i jeszcze tutaj jest taki uskok, no i później tutaj już do góry korzenie nierówności. Jeszcze raz spróbujemy ten podjazd, tylko innym torem teraz. I tutaj jest ten podjazd. Jedziemy go. Wow. Pięknie. Coraz lepiej zaczynamy się z YZ-ką dogadywać. YZ-ka brudna z błota, teraz tego nie będziecie widzieć, ale muszę wymienić komplet opon. Tutaj co któraś kostka wygląda w ten sposób. Tylna też jest już dość starta. Więc komplet opon trzeba w YZ-ce wymienić. No i tak się zastanawiam, jakie polecacie opony. Mam tutaj kilka swoich typów. Zastanawiam się nad Mitasem. Super film, żółty pasek. Myślę też nad tym Light Enduro, zielony. Albo Super Soft Extreme i tam są dwa zielone paski. Ale nie jeździłem nigdy na tych oponach, więc nie wiem. Jeździliście na tych oponach? One konkurują z tymi, co teraz mam. Teraz mam Metzeler Extreme 6 Days. Te Metzelerki są dość drogie i droższe od Mitasów. Czy z przodu założyć sobie Metzelerka, a z tyłu Mitasa? Czy już komplet taki sam kupić? Na jakich wy oponach jeździcie? Może jeszcze na jakichś innych? Doradźcie, kto jak jakieś pojęcie ma, to w komentarzach napiszcie. Teraz bardzo dobrze widać, jak kostka z tej strony jest mocno już zużyta i zaokrąglona.